Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew Wild Run. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Zbieramy łupy, nowa kasa wpływa na konto ludzkie. I tak, i zaraz trzeba zebrać jeszcze wszystkie misje frakcyjne. Zdobyć trochę kasy, kupić może nowy motocykl. Tak naprawdę nie wiem, co będę robił dzisiaj w odcinku. Chciałbym pojeździć PvP, to nieszczęsne PvP. Może będę mógł, nie mogę na submit wbić. Tak, weźmy sobie domyślnie, weźmy sobie misje frakcyjne. Ach, kurde, to tutaj nie. Gdzie ja to patrzę? Co ja patrzę tutaj? Fabularne odkrywanie frakcji i PvP. Okej. Właśnie, przecież ja mam jeszcze do szukania nowe samochody. O, możemy sobie dzisiaj poszukać jakiegoś samochodu. Myk, myk. Tutaj mamy wykonaną misję frakcyjną. Zobacz wynik. He? A czemu? Ale lipa. Nie udało im się ukończyć tego? Pff, ale dziwne. Dobra, rozpocznij. A, pamiętam. Wtedy były jakieś problemy ogólnie z tymi misjami frakcyjnymi, bo wybierałem nawet znajomych z takimi wysokimi poziomami, a cały czas miałem 0%. Nie wiem, o co tutaj chodziło, ale to jakoś nie działało. Odzyskaj znajomych. Żadnych znajomych nawet nie dodało. Jakim cudem w ogóle rozpoczęto tę misję? To jest takie trochę bugi. Ale nie, zacznę sobie od PvP jednak. Chcę sprawdzić, czy będzie mi dalej wywalać, a na pewno będzie. Ale no co, wbiję sobie jeszcze raz i dalej będę grał. Myślicie, że się boję? Myślicie, że ja się boję? Ha? Nie boję się, będę sobie grał, ile będę chciał, w PvP, cokolwiek. Dobra, tutaj jeszcze jest jakaś misja do zrobienia. Myk. Wyślij. Dodaj. Tak, wezmę sobie mojego motocykla i tutaj rozpieprzę wszystkich. No po prostu, no co ja się będę bawił w klocki Lego. Graj. Publiczne. Każdy na każdego i niech mi już tutaj szuka PvP, a ja zobaczę, czym ja tutaj sobie jeżdżę. Z tego co widzę, wow. Wiecie, czym ja jeżdżę? Już wam pokazuję. Oj. Ja jeżdżę chyba Dodge'em Challengerem zrobionym na drag. I bardzo fajnie wygląda, bardzo podoba mi się z wyglądu. Zobaczcie, wow. Światła z tyłu, światła z przodu są takie kozackie, bym powiedział. Dobra, losuję się już od razu. Kurde, wbiłem na gotowca. Tor, wow, tutaj jeszcze nie jeździłem. Ciekawe, czy mnie od razu wywali, czy też nie. Wezmę sobie motocykl, jeśli się uda. Jeśli się uda w ogóle cokolwiek. Gdzie jest mój Ducati Diavel? Właśnie, mogę sobie kupić do niego części. Widzę, że tutaj nikt... Jeden tam gracz widzę, że miał jakiś motocykl, więc na pewno mógł sobie wybrać jakiś motocykl torowy, chyba że nie ma. Gra się na razie nie rypła. Ojej, ojej. Tak. Gra się nie rypła, możemy startować. Jest deszcz. Na deszczu... A nie, w śniegu się jeździ tak ciulowo troszeczkę motocyklem. W deszczu jest w miarę okej. Jeszcze ta przyczepność nie jest najgorsza. No i startujemy. Myślę, że tu będzie fajnie. Bo ten motocykl jest naprawdę bardzo zwrotny, a... będzie tutaj sporo takich fajnych, gładkich zakrętów, na których prawdopodobnie samochody radzą sobie gorzej niż motocykle. Spróbujmy tutaj pokonać ładnie. Ojej, ojej, ojej. Ojej, wow, co tu się dzieje? Grzejemy, grzejemy, pochylamy się do przodu. Szkoda, że tego nie widzicie, kiedy ja się pochylam do przodu, a kiedy odchylam do tyłu, żeby hamować. O kurde, ale ktoś mi boosta dał. Ogólnie to jest bardzo dziwne. I to jest trochę moim zdaniem wada, że bardzo ciężko spaść z tego motocykla. Ja nieraz przy prędkości 250 i więcej kilometrów na godzinę przywalę w jakiś samochód i ja nie spadam z motocykla. No, wyobraźcie sobie przy prędkości 300 km na godzinę prawie przypieprzyć w jakąś przeszkodę. Nie wiem, chociaż nawet zahaczyć jakiś słupek i przeżyć i nie spaść. O kurde. Ale zobaczcie, o ile szybsze są te samochody. Chociaż mój motocykl nie jest aż tak mocno ulepszony,
to z tego co mi pisaliście w komentarzach pod ostatnim odcinkiem z Wild Run, to gdy motocykl ulepszy się na maksa w swojej klasie, jest on praktycznie bezkonkurencyjny i lepszy od każdego samochodu. Ale zobaczcie, jak mnie odstawia ten Ford GT torowy, ładnie tam poleciał. Ojej! Aż! To nie było fajne. O, ale poleciał pięknie. Ech, lipa. Jak poleciał skubaniec! Jeszcze to wylądował. No, wyprzedzają mnie tutaj konkretnie, na prostych. Oni tu jadą ponad 400 km na godzinę, zobaczcie, że ich samochody mają ponad 1000 punktów. Ja, żeby się rozpędzić do 400 km na godzinę, muszę mieć idealne warunki. Muszę jechać troszeczkę z górki, być pochylonym i jeszcze wciskać nitro. Tutaj samochody torowe, myślę, że troszeczkę są lepsze pod tym względem. Ja natomiast lepiej sobie radzę, jeśli chodzi o przyspieszenie właśnie motocyklem. Już nie wspomnę o tym, kiedy się pochylam i kiedy jadę w strumieniu, jeszcze wciskam nitro. No to wtedy już to przyspieszenie jest naprawdę bardzo dobre. Mimo, że mam tutaj 800 punktów na statystyce, to i tak widzicie, że ta alfa została odrobinę z tyłu, nie? No i zakręty też można troszeczkę lepiej robić, jeśli się oczywiście dojdzie do wprawy w jeździe motocyklem. Co nie jest na początku takie łatwe, ale można się bardzo szybko przyzwyczaić i dojść do tej, powiedzmy, podstawowej wprawy, żeby ogarnąć. Troszeczkę za mało nitra używam, ono mi się cały czas tutaj gdzieś ładuje. O, jesteśmy już za Fordem GT. A, jestem przedostatni. Pierwszy raz chyba jadę ten wyścig? Nie, ja go po prostu jeździłem bardzo rzadko, bo mało kiedy on się losuje w tych w PvP. Ale widzicie, no fajne to jest właśnie. Okazuje się, że motocykl wcale nie zawsze nie jest najlepszy, no. To jest bardzo fajne, ale pamiętam, że grałem, nie wiem czy to był poprzedni odcinek, ale jechałem właśnie motocyklem ulicznym. To był chyba Ducati Monster, możecie sobie zobaczyć ten odcinek, gdzie właśnie na miniaturce jest ten Ducati Monster. I właściwie odcinek też nazywa się Ducati Monster. Więc możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda i on jest tuningowany takimi już naprawdę dobrymi częściami, bo je sobie kupiłem w warsztacie tuningowym i no, bezkonkurencyjny. Wszystkie samochody zmiażdżył dosłownie. Nie wiem, jakby było z tym Ducati Diavelem stuningowanym na tor, którym teraz jeżdżę. Jakby było, na pewno byłoby lepsze przyspieszenie i prędkość maksymalna, gdybym miał go wymaksowanego, bo na obecną chwilę na 831 punktów. Niby już w miarę ok, ale to jest tak naprawdę prawie że podstawowy 40 poziom. Ok, udaje mi się, teraz jadę w tunelu i zobaczcie, jadę 417 km na godzinę. I byłem jeszcze pochylony, ale na zakrętach, oj, nie jest tak dobrze z tą prędkością. Trzeba mocno hamować, żeby wyrobić. Niemniej, po wyjściu z zakrętu zdecydowanie lepsza trakcja jest i przyczepność, jadąc motocyklem torowym, aniżeli z samochodem torowym. Więc tu zdecydowanie na plus. No i przy skręcaniu nie mogę się pochylać do przodu, czyli mam troszeczkę gorsze przyspieszenie. Ale udaje mi się to... Go! Ach! No na całe szczęście bardzo trudno jeść spaj z motocykla. O! Spycha mnie! Nie, ja ci się tak łatwo nie dam, koleżko. Uuu, leć w krzaki! Tak, leć tam w krzaczory. O! Wyobrażacie sobie tak przywalić się w cokolwiek? Uuu, dał mi powera! Uuu, mam tę moc! Wow! Ale i tak chyba przez ostatnie miejsce będę miał. Jakim cudem ogólnie ktoś ci przywali przy prędkości 300 km na godzinę? Jakim cudem ty w ogóle jeszcze żyjesz? Nie rozumiem. Ale rzeczywiście to działa, no. W tej grze, widzieliście, kilka razy przywaliłem w bandę przy naprawdę konkretnej prędkości i przeżyłem. Niesamowite. Zdobyłem z poziomu 42 opony do mojego Ducatiego i zobaczcie, nawet spore ulepszenie. Premia do przyspieszenia.
Ja wolę premię zawsze do przyczepności. One się bardzo przydają na zakrętach. Skończyłem na 5. pozycji, nawet całkiem nieźle. Chociaż na motocyklach jak do tej pory szło mi dużo, dużo lepiej. 15 tysięcy, prawie 16 tysięcy dolarów do kieszeni wpłynęło. To jest jak za wykonanie misji frakcyjnej, powiedzmy jak wysyłamy znajomych. Także bardzo, bardzo fajny wynik. No i wiecie, to PvP można robić w jakiejś tam serii. I jak już się staramy wygrywać, nie patrzymy na kasę, to naprawdę tej kasy przybywa dużo, dużo szybciej. Dobrze, weźmy sobie teraz... Miałem zrobić chyba jakiś motocykl na rajd. Ogólnie muszę się skupiać na tym, aby co? Aby mieć jakieś fajne samochody. Bo ja mam cały czas te same samochody i muszę sobie kupić jakiś nowy. Nie wiem, czy teraz jest zniżka na cokolwiek. Co prawda mogę sobie wyposażyć perki na coś tam. Wyłączę kolizję, wyłączę ruch uliczny i weźmiemy sobie wyścig wolności. Zobaczymy, może akurat mój wybierze, czemu nie? Widzę, że sporo osób wybrało wyczyn, tylko ja... Aha, jeszcze jedna osoba wyłączyła kolizję. I zobaczymy, które tam wylosuje, no. Jest tutaj jakiś typek z drugiej ligi. Ja jestem z trzeciej, awansowałem z czwartej na trzecią ligę. Bo tam sporo jeździłem swego czasu tutaj. Ulica! O! I to jest chyba wyścig, który już jeździłem. I właśnie monsterem to leciałem. O kurde, ktoś tutaj wziął Golfa. I zobaczymy, jak mi teraz pójdzie, czy... No, powinienem sobie raczej tutaj poradzić, nie powinno być problemu z takim ulepszeniem, jak ja mam. Ktoś sobie wziął KTM-a, czyli takiego crossa na właśnie te zawody. Jeśli mi nie wywali teraz z gry... Nie wywali chyba, tak coś czuję. Ogólnie to w takim klimacie Star Warsowym znalazłem w płatkach coś takiego dzisiaj. To jest na długopis na przykład. Możecie sobie myknąć. To akurat tu nie działa, bo ten długopis nie pasuje. Ale fajny taki żołnierzyk. Tak abstrahując ogólnie. Lubię... Spodobała mi się ta figurka, więc... A, to są eliminacje, dobra. Może jakoś dam radę. Naprawdę ten motocykl na ulicy jest świetny. Ja już tutaj nieraz wykrywałem nim, to jest bardzo łatwe. Zobaczcie, co się dzieje na zakrętach i przy przyspieszaniu. Przede mną jedzie bardzo dobry na ulicę Skyline, a zobaczcie, co ja z nim robię na zakręcie. Tak, on zostaje z tyłu, zobaczcie na minimapkę. Nie? Wszystkich tam zostawiłem pięknie, no to jest bajka. Możecie jeszcze zobaczyć taki podobny pojedynek w poprzednim odcinku, gdy jechałem właśnie Ducati Diavelem. Ten Skyline próbuje mnie tutaj dogonić, ale naprawdę nie daje mu dużych szans, bo na prostych, przy wyjściu z zakrętu, motocykl Ducati Diavel, Ducati Monster, którego mam teraz tuningowanego na ulicę i prawie że zmaksowanego, robi niezłą robotę, ale z tego co widzę, Skyline dogania mnie na zakrętach. I zobaczcie, co się dzieje przy hamowaniu. Troszeczkę mnie rzuca. Nie naciskam hamulca tylnego, tylko chyba w rączce tak się nazywa, nie wiem. Dobra, pochylam się do przodu i gaz. I zobaczcie, co się dzieje. No kurde, odstawiam typa jak chcę. Tylko trzeba lepiej ogarniać się zakręty, no niestety przy hamowaniu ostrym szczególnie rzuca troszeczkę ten motocykl i bardzo dobrze. Powinno być trudno jeździć się na tym motocyklu. No i zdecydowanie łatwiej powinno się spadać z tego motocykla, nie tak, że ktoś jedzie za tobą, walnie cię przy 300 km na godzinę i ty jeszcze nie spadasz z tego motocykla. I wiecie, oj shit. Wiecie, czemu jest tak zrobione? Ja podejrzewam, że jest tak... What the fuck? Jak ja pojechałem? Ja podejrzewam, że jest tak zrobione dlatego, że... żeby gracze po prostu kupowali ten dodatek z motocyklami, no. Wild Run. I tyle. Ja jak w ogóle pojechałem jakoś z dupy. I teraz jest fajna opcja, żeby spróbować ich dogonić wszystkich i przegonić jeszcze.
Mam teraz bardzo dużo nitra, bo wow, zobacz co się dzieje w ogóle. Rzuca troszeczkę, ale myślę, że uda mi się jeszcze tego pierwszego Skyline'a podgonić. Mam tutaj ładnie tunel. W deszczu ich też tam trochę rzuca, szczególnie przy przyspieszaniu. Oh! Wow, rzuciło mnie na drugą stronę. Ach, cholera. Bardzo dobrze, tak ma być, tak ma właśnie być. Jeszcze nie jestem ostatni, to są eliminacje, jedne z fajniejszych, jedna z fajniejszych trybów, jakie są tutaj dostępne, bardzo to lubię. Szczególnie, że ci ostatni gracze, którzy tutaj się biją o pierwszą pozycję, rzecz jasna, mają ulepszone nitro. Jak na przykład przed chwilą ja miałem ulepszone, tak maksymalnie. Dobra. Zobaczcie, nie? To nitro jest naprawdę teraz konkretne. Okej, okay. Łapiemy tunel. Tamten z tyłu, o, spycha się, w ogóle walczy tu o pozycję, cholera. Zabrało mi życie. No, może być problem teraz z wygraną. Troszeczkę jest też problem na zakrętach z tego co widzę. Dobra, mam dużo nitra, gazujemy. Zaraz mnie wyeliminują, cholera. No jak się spycha gnój. Ale on stracił życie, o to chodzi. Dobra, na ręcznym wchodzę. Na tak zwanym ręcznym. Dobra, został z tyłu, już po nim. Ostatnie życie straci. Ale teraz ja będę na celowniku. Z przodu dwa Skyline'y, które radzą sobie naprawdę świetnie. Gdyby udało mi się tą ostatnią pozycję, tą pierwszą pozycję utrzymać. Nie, ja w ogóle wjechałem w jakieś krzaki. Cholera wie gdzie. To bym to wygrał. Ale no niestety 5 minut siedziałem w jakiejś szarej dupie i nie pykło ogólnie. Dawaj go. Aaa, chodź tu, chodź, 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 chodź. Jak to mnie? No kurde. Oj. Był, nie wiem, 3 mm przede mną. Nie udało mi się wygrać, ale jestem na trzeciej pozycji. No, wygra Skyline, tak czy inaczej. Jednak napęd 4x4 robi tutaj robotę. Ale, no mówię, miałem naprawdę spore szanse, żeby wygrać to. Rzucało mnie troszeczkę przy hamowaniu. Tutaj jest tak, że jak dojeżdżasz do zakrętu i chcesz wyhamować, to rzuca cię albo na prawo, albo na lewo. I nawet nie musisz skręcać. Tylko po prostu samo z siebie tak rzuca. I tutaj ja właśnie ścisnąłem hamulec i mnie odwróciło w drugą stronę. Ja nie mogę tego motocykla opanować, a miałem już sporą prędkość. Okej, okay, mamy zwycięzcę, zwyciężył Skyline. Fajny, fajny wyścig, fajnie, że tak się stało, że wypadłem, że wygrał gracz, który nie ma dodatku. Albo może ma dodatek, tylko po prostu wziął sobie taki samochód, który myślał, że wygra i wygrał. Fajnie, premia do prędkości. No i 16 240 baksów w kieszeni. To jest naprawdę naprawdę fajny wynik. Jestem zadowolony z tego wyścigu pod tym względem, że zarobiłem kasę. No ale oczywiście każdy chce wygrać, tak? No jakbym wygrał, niewiele bym więcej tej kasy zdobył. Ale wygrana to wygrana, tak? Po to się gra, po to się ścigamy, żeby wygrywać. Dobrze. Co teraz możemy sobie tutaj wybrać? Może teraz weźmy sobie... Tor już był, ulica była. Offroad. Offroad mało się jeździ. O, tutaj bym chciał sobie pojeździć. Tym razem wezmę jakiś samochód. Tak myślę. Tutaj jest Skyline, drugi Skyline. Ach, to są cwaniaczki tutaj. No, wcale nie są te ich Skyline aż tak mocno stunigowane. 1001 punktów ten ma, drugi ma 1188 punktów. Także nie są to hardkory. Myślę, że mogłem tym motocyklem spokojnie wygrać tam te zawody, ale nie wygrałem. Tu mamy 370, prawie wymaksowana. I wymaksowany o bardzo dziwnym rozstawie przednich kół. Zobaczcie, nie? Te koła coś za mocno wystają. Tak mi się wydaje. Oczywiście Ford Mustang GT. No i dobra, zobaczymy co się wylosuje. Czy mnie wywali, czy mnie nie wywali. Chciałbym, żeby wylosowało offroad, ale już nie ma szans. Znowu ulica. I tym razem wezmę sobie jakiś samochód, jak obiecałem. O, i też mam Skyline'a. Biorą Skyline'a, czy nie? Ojej, ja wy...
Nie wiem, co tu zabrać. No nie, ja biorę Mustanga. Mustang jest najmniej zepsuty. Bo tam Skyline był troszeczkę uszkodzony. Może mieć, nie wiem, czy ma niższe osiągi przez to. Chyba ma trochę niższe, tak mi się wydaje. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Oby nie wywaliło, oby nie wywaliło. Okej, okay. Jeśli straci wszystkie życia. O, znowu eliminacja. Unikaj ostatniej pozycji. Znowu deszcz, więc dobrze, że wziąłem samochód, chociaż samochód z napędem na tył, co nie jest chyba dobrym pomysłem, ale widzę, że nie tylko ja wziąłem samochód z napędem na tył, chociaż są w wyścigu aż 3 Skyline'y, z którymi raczej nie będziemy mogli się równać, no ale zobaczymy, zobaczymy. 3 Skyline'y, 2 Muscle Car'y, Dodge Challenger i Mustang GT Fastback. 2015 roku. Lecimy. Ok, ktoś się tam rozbił. Wow, kurde, samochodami zupełnie inaczej się wchodzi w te zakręty. Lepiej oczywiście niż motocyklem. Motocyklem trzeba dużo wcześniej hamować, kłaść się oczywiście na zakrętach i nie zawsze się dobrze wyjdzie i dużo więcej się hamuje, no a tutaj jest ładniej. Tutaj nie trzeba się tak mocno starać. Co ciekawe, ten Mustang naprawdę ma bardzo fajną przyczepność w porównaniu do innych muscle carów. To jest bardzo ciekawe i bardzo fajnie się nim skręca, no. Nie rzuca tak dupy strasznie. Nawet chyba w Skyline'ie bardziej tą dupę rzuca niż w tym Mustangu. Jest bardzo, bardzo przyczepny. Zobaczcie, jak się ramują, kurde, z Warda się urwali. No ale dobra, dosyć gadania, skupmy się na jeździe, bo o to tutaj chodzi. Ale przycisnął, kurde, jak w Undergroundzie. Dobra, i teraz tu. Naprawdę pięknie wchodzi ten Mustang w zakręty. Ja go chyba robiłem na przyczepność. O, 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 o. Nie mam naprawdę problemów z opaniowaniem jego. Mimo to wątpię w moją wygraną tutaj, ale i tak jestem zadowolony z mojej jazdy, jak na razie idzie bardzo ładnie. Zobaczcie, jak na takich wybojach, jakichś pagórkach mój Mustang fajnie sobie radzi. Nic go nie rzuca, nic go nie wybija, naprawdę jest bardzo fajnie. I ramer, patrzcie, aż kurde. Wiedziałem, że to zrobi. Zawsze tak się ramują. Na zakręcie jadą od wewnętrznej do zewnętrznej, tak żeby cię zramować. Cholera, za to powinni banować w tej grze. To już jest rutyna, to jest, zawsze tak jest. Ja też tak mu zrobię. Oj, trochę za bardzo zadriftowałem teraz. I z tyłu mnie dogania typek, o nie! O i Skyline w dodatku, cholera! Skyline'y mnie rozłożą, damn it! Spaduwa, ja jestem lepszy. Tak, już, już, co jeszcze? O kurde, skubaniec! Ja pierdziu, wyprzedził mnie. 12 sekund, nieźle. Co teraz? Zostało mi 2 życia, jemu jedno. Cholera, ale mnie rozwalili. Ja, dziękuję. Ładuj się, Nitro! Aaaa! O kurde, 15 sekund. Tak, rozbij się, rozbij się! Aaaa, ostatnie życie! No kurde, ramery, cholerne. No nic, nie udało się, wyeliminowali mnie. Cholerne Skyline'y, no. Ojej. Ale było fajnie. Dobra. Opuszczamy, dostanę tam chyba kasę nawet za to. Nie muszę czekać, aż to się skończy. Prawdopodobnie kasiorę i tak dostanę. Fajne PvP, nawet mnie nie wywaliło, wow. Niesamowite, no rzadko się zdarza. Chyba powinienem od razu po uruchomieniu gry wchodzić do PvP, żeby pojeździć i wtedy nie wywali. Ile mam kasy? Moment, to nie tak się robi. O! O.
183 tysiące, spoko. Tak, miałem szukać jakichś samochodów. Ale PvP, zobaczcie, trochę czasu zabiera jednak, nie? 25 minut już się tutaj ścigałem. O, jakiś inny gracz sobie tutaj jeździ. A nie, to jest duch, okej, spoko. Zobaczymy, czy są inni gracze w sesji, moment. Myk, myk. Odkrywanie, umiejętności, domyślne tagi, gracze. Nie ma nikogo. Nikt nie gra. Wszyscy na PvP. Nie no, czasami się nie doczytują po prostu. Także taka lipa troszeczkę. Ale tak, pokażę wam jeszcze mój nowy samochód, czyli Dodge Challengera, którego zrobiłem darmowym pakietem. A nie, ktoś tam sobie niby jeździ. Nie wiem, dobra. Którego zrobiłem darmowym pakietem na dragi. Już tutaj mamy pyk. Czy to jest drift? A, jeszcze Chargera i Stingrajkę zrobiłem sobie na drift. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale to jest sobie Stingrajka, która driftuje ponoć. Nie wiem, bo na razie bardzo słabo driftowała, jak sobie patrzyłem. Ale to jest jedyny samochód, który wydawał mi się najlepszy na drift. Muscle Car. No nie jest to typowo samochód driftowy, którego ja bym widział jako driftowy. Już bardziej by się nadawał, tak moim zdaniem, Chevrolet Camaro SS. To ciekawe, są jacyś gracze na mapie, tutaj na tej minimapce widać, że ktoś tam sobie jeździ, ale na dużej mapie nie było go widać, mimo że ustawiłem odpowiedni filtr. Także w mieście niespecjalnie się driftuje, bo jest dużo przeszkód. Najfajniej się driftuje na takich długich zakrętach gdzieś tutaj. Długich, ładnych, takich gładkich zakrątkach, a powiedzmy tutaj sobie. Tu jeszcze zresztą mam nieodkryty teren, a tych zakrętów nie ma tu za dużo, ale myślę, że jakoś sobie tutaj polatamy bokiem. Także tuning driftowy w Corvecie Stingray C7 wygląda sobie tak. Stingrajka no ma taki ładniejszy wygląd. A nie, no tych zmian w tym driftowym tuningu nie ma aż tak dużo. To są w większości zmiany, które możecie wprowadzić w wersji wyczynowej, na przykład tej Stingrajki. Tak? Wchodzę tutaj czasami na hamulcu nożnym, czasami na ręcznym, ale ogólnie też nawet teraz nie używałem żadnego hamulca i jak się raptownie skręci, naciśnie gaz, to samochód ładnie wchodzi w ten ślizg. Nie? Szkoda, że nie ma... Znaczy są misje chyba frakcyjne. Driftowe? Chyba właśnie nie ma. Misje frakcyjne i PvP. To są chyba wszystko misje na te stare klasy. Nie ma tutaj jakby takiej misji frakcyjnej, żebyśmy mogli sobie pojechać driftem. Szkoda trochę, bo mi brakuje takich stricte wyścigów na drift. Na przykład gdybym chciał sobie ze znajomym wylecieć gdzieś podriftować, no to muszę to robić w mieście dowolnej i za to nie dostaję dużo kasy. Dopiero gdy pojawia się submit, no to wtedy się pojawiają te zawody driftowe albo dragowe, chyba i dragowe i driftowe zresztą. No i tam się śmiga, a mi brakuje czegoś takiego, że wbijamy sobie powiedzmy tutaj, tutaj jest dużo takich fajnych zakrętów, a zresztą tu możemy się tepnąć. To jest chyba gdzieś... O, właśnie, tutaj są fajne zakrątki. Nie wiem, z której strony tu będziemy zjeżdżać z góry. Szybka podróż. No i tu już można sobie ładnie polatać. Ta korweta, jak widzicie, ona nie jest tuningowana jakoś mocno. O, tu jest jeszcze dodatkowo fajnie, bo tu nie będzie żadnego trafika. Więc można się bawić. Ona nie jest tuningowana mocno na ten drift. I no, później sobie popatrzymy jeszcze. Wow, ale pięknie weszła. Nie jest jakoś tam mocno stuningowana, naprawdę daje sobie radę przy tych ślizgach, to jest bardzo fajne. Myk na ręczny, leciutko. Puszczam gaz i łapię przyczepność. Także te drifty, te tuningi driftowe, jak już mówiłem w kilku odcinkach chyba wstecz, samochody mają więcej kontroli po prostu podczas driftu. Nie, mamy więcej kontroli nad tym samochodem niż w przypadku, jakbyśmy sobie zrobili jakiś samochód na wyczyn, zrobili mu, nie wiem, dali mu części
specjalnie na przyspieszenie. Jakieś tam ciulowe opony, powiedzmy, ale to też nie ma jakiegoś tam większego znaczenia. I wzięli ten samochód, tak jak na przykład ja Dodge Chargera często brałem sobie na te drogi zimowe, tak? Ja tutaj nawet jeżdżę na skrzyni automatycznej i no ładnie wchodzi się w te zakręty, bez problemu. Samochód zachowuje się dokładnie tak jak chce, no poza tym manewrem śmiesznym. Zobaczymy jak uda mi się zrobić podjazd tutaj. Prawdopodobnie trzeba jechać na skróty, zobaczymy. Ojej. No trzeba. Samochód driftowy niespecjalnie się do tego nadaje. Dobra, dupa zbita, nie chcę tego robić. No, ale naprawdę bardzo ładnie driftuje. No i później sobie zobaczymy, może nawet w przyszłym odcinku zobaczymy sobie jak ta korweta driftuje już na takich lepszych częściach. Jeszcze chciałbym wam pokazać dzisiaj samochodzik, czyli Dodge Challengera stuningowanego na drag. Tak on sobie wygląda, właściwie to tylko wygląd, bo też mu, no nie jest on zrobiony jakoś tam specjalnie, lepiej jakoś stuningowany nie jest. Praktycznie za każdym razem, gdy się rusza, on staje na dwóch tylnych kołach. Co jest bardzo miłe. Są specjalne skocznie dla tych dragsterów, poukrywane w różnych częściach świata. I się robi test chyba skoków. Moment. Można to jakoś rozpoznać. Filtry. Tryb gry. Skok. Skok. Myk. Mamy skok. No i to chyba nawet tutaj będzie. Ojej, tutaj dopiero skok odpiernicze. Myk, szybka podróż. To nie jest chyba specjalnie dla dragowca, bo ja robiłem już ten skok zanim wprowadzono samochody dragowe. Dobra, rozgrzewamy oponki. I nitro! Ło, kurde, chyba będzie rekord. Ja to zajrzę, tak, jest platynka. To jest ten skok normalny, przedni zderzak. Mogę to powtórzyć, nie ma problemu. Tak, trzeba kawałek wycofać. Trochę się uszkodził ten mój Dodge Challenger. Najlepiej startować oczywiście z końca, ale to nie ma znaczenia. Ja, nawet jakby wystartował z tamtego znaczka bezpośrednio, to ja mam odpowiednią prędkość, żeby pobić chyba wszystkie rekordy świata tym samochodem. Tym tuningiem, zobaczcie. Ktoś tam już poleciał tym autem dragowym jeszcze dalej. I zdobyłem kolejną platynę i zgubiłem także przedni zderzak. Uwaga. A, kolor. Takie sobie. No czasami się wygrywa fajne rzeczy, a czasami się wygrywa niefajne rzeczy. Także, no... Tak, można sobie wygrywać różne rzeczy tymi samochodami. Tutaj są... Wiem, że gdzieś tutaj są też skoki specjalnie dla dragowych samochodów. Ale te zwykłe skoki też można sobie robić, tylko jest to dużo trudniejsze, bo one nie są przygotowane właśnie dla dragowców. Ale tutaj jest dla dragowca. Robiliśmy sobie to już chyba nie raz. Tutaj. Myk, szybka podróż. Okej. Trochę źle ustawiony, ale to nie szkodzi. Za chwilę się przestawimy. No na takiej drodze offroadowej z tym samochodem nie da się jeździć. Da się nim lecieć. Dobra, uwaga. I gaz. Bardzo fajnie brzmi ta wersja dragowa tego Challengera. Dolecę ja w ogóle? Nawet platyny nie będzie. O kurde, ale prędkość. Wiecie co, wersja dragowa... Bardziej mi się podoba wersja dragowa tego Challengera niż Dodge Vipera. Nie wiem czemu. Ale jakoś bardziej pasuje mi Dodge Challenger do... jako dragowiec niż Dodge Viper. Chociaż Viper też jest oczywiście muscle carem i też jest bardzo, bardzo szybki.
bardzo szybkim samochodem, ale jakoś Challenger jest taki bardziej groźny, tak myślę. No i niezależnie czy mam dobrze rozgrzane opony czy źle, praktycznie za każdym razem podnosi przód do góry. O, teraz akurat nie. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną na tym odcinku z Deckru Wild Run. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się, na razie.